przypuszczalnie dwa główne ośrodki miejskie IS, Mosul w Iraku i Raqqa w Syrii, odbite zostaną już w niedługim czasie, co w sensie terytorialnym oznaczać będzie likwidację utworzonego 3 lata temu kalifatu. Dżihadyści przeniosą się zapewne do innych upadłych krajów, głównie w Afryce, i odpowiedzą kolejną falą międzynarodowego terroru. Natomiast w Syrii i w Iraku głównym beneficjantem zduszenia sunnickiego IS może okazać się szyicki Iran. Taka dominacja napędziłaby jednak z powrotem masy sunnickie w Iraku i Syrii do szeregów IS, zalewając jednocześnie Europę kolejną wielomilionową falą uchodźców. W obecnej sytuacji geostrategicznej nie da się zakończyć wojskowej obecności irańskiej w dawnej Syrii bez aktywnego udziału Rosji. Putin oczywiście nie zrobi nic za friko, czyli m.in. bez zniesienia sankcji, co zapewne Amerykanie starają się teraz elegancko wytłumaczyć swoim sojusznikom.